Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros i witam was w sumie na Dzikim Zachodzie. Tak jest, od razu wkraczamy do akcji. Jest to gierka na Robloxie Wild Revolvers, czyli dzikie, nieokiełznane rewolwery. Jest to oczywiście taka strzelanka, po prostu mamy dwie drużyny, kowboje i szeryfi, czyli powiedzmy troszeczkę jak policjanci i więźniowie w Jailbreak, coś na tej zasadzie. Tyle, że tutaj po prostu jesteśmy na Dzikim Zachodzie i się strzelamy. Patrzcie w ogóle, jak to pięknie jest ten tryb zrobiony, tak więc myślę, że łapka w górę na starcie się należy. A my tutaj już spróbujemy pokonać wszystkich. Bum! Pierwszy strzał oddany. Niestety, o, ktoś mnie zdjął. Ktoś mnie tutaj zdjął. I z tego co widzę, czerwoni to są kowboje, czyli my jesteśmy szeryfami. Zresztą widać, że mam tutaj kapelusz, więc musimy się pozbyć złych kowboi. W ogóle można tu robić jakieś uniki, ale szczerze powiedziawszy, ile tu rzeczy jest fajnych do kupienia. Tej, no kurde, podwójne rewolwery. Dobra, najpierw się postrzelamy, później sobie, jak już zakończy się runda, obczajmy mniej więcej. Boże, czego zabiłem? Tak, trafiłem go, dobrze. Okej, okay, super. W ogóle jakieś skrzynki się darmowe dostaje. Kasa jest, w ogóle level. Ja się dziwię, czemu wcześniej tego trybu nie znalazłem, że on jest taki genialny. Dobra, zobaczmy co tu mamy, sklep. Skiny można kupować do broni, co? Ej, trzeba będzie to wszystko sprawdzić. Dobra, ukryjmy się w jakimś bezpiecznym miejscu. Na przykład... O, latające szyby. Podejrzane. Podejrzane. Dobra, chyba mnie tutaj w tej chacie nikt nie znajdzie. Tak mi się wydaje. Chociaż jak się schowamy... Dobra, tu się schowajmy. Tu będę czuł się, powiedzmy, bezpieczny. Czy mogę... A, nie można podczas ten... Podczas... Można, okej, okay, dobra. Zobaczmy. Inventory. Cases, efekty, są jakieś zwierzaki, kostiumy są za monety. Mamy 11 monet, więc no niestety na żaden kostium nas nie stać. Podwójne bronie są też za robuxy, więc jeżeli byście chcieli z dwóch broni strzelać, to też trzeba coś... Crafting? Craft case. Okej, okay. Go back, nie możemy craftować na razie. Trading, da się wymieniać z graczami innymi. Są jakieś kody, więc możecie kody pisać w komentarzach dla wszystkich. Playing sound, gun sounds. Okej, tutaj w sumie nic ciekawego nie mamy, ale w sklepie mamy skrzynki. Najtańsza jest za 250 tych monet, więc warto byłoby to sobie kupić. Tu jest jakaś specjalna oferta. A, to jest to, dobra, więc w sumie już przejrzeliśmy wszystko, co się dało tak na szybko. Jest parę rzeczy tutaj fajnych do kupienia. Boom. Ile dostajemy? Plus 2, chyba 2 monety się dostaje. Mamy 13, więc spróbujmy kogoś zabić, zobaczymy ile dostaniemy za niego monet. Dobra, po 2 monety za zabójstwo. Jestem ciekaw, ile się dostaje za wygraną. I ciekawi mnie jeszcze jedno. A, podwójna spacja, patrzcie. Tak? Nie, nie zadziałało, jakoś dziwnie. Mario Fcra mnie tutaj załatwił, kurde. Najgorszy. Wydaje mi się, że... A, jeżeli chcemy się rzucać, to dwa razy naciskamy. Na przykład dwa razy W. Pyk. A na boki się nie da, więc jak chcemy uciekać, to nie możemy zrobić sobie dwa razy D na przykład i na bok. Tylko musimy odwrócić się, unik. O, ale mnie zdjął tam. Mario, o ty znowu ten Mario w cra, najgorszy człowiek, nie robi się tak. Ja tu próbuję odcinek fajny nagrać. Come on. Dobra. Boom, trafiony. Trafiony podczas tego, podczas skoku. Dobrze mi idzie, kurde, jak ja tu normalnie bogiem chyba zostanę tej gierki. Dobra, lecimy. Gdzie tu się pochowali? Cowboye. Cowboy. Dobra, ja się może tutaj na dachu schowam. Woo! Pięciu graczy pod rząd zabije. Ej, fajne, to jest, ten tryb jest genialny. Już mi się podoba, już mi się podoba. Na pewno będę grał w niego więcej. Och, sześciu graczy zabiliśmy pod rząd, ale niestety zginęliśmy. No niestety, tak się to niestety czasem kończy, że się umiera. Ale spoko. Round results. You are protected. Okej, jakiś samolot, nie wiem o co chodzi. 22 dolarki dostaliśmy, 110 expa i brązową skrzynię. Spoko. Biorę to, co nie? Dobra, skip, next. Okej, okay, skrzynię dostaje się za level, czyli po prostu wbiliśmy level. Za 300 robuxów jest jakiś super tutaj. Wow, broń, dwie skrzynki. Spoko opcje tu są. Dzień dobry. Co mi powiesz? Howdy partner, got any songs you want me to play? Yes. Okej, można podawać ID piosenki. Spoko, zaraz coś zrobimy. Poczekajcie chwilę.
No niestety rozpoczęła się już następna runda, więc w następnej rundzie już na pewno zagramy sobie coś, jakiś fajny utwór, już mam nawet tutaj ID, więc jestem ciekaw tylko, czy to będzie za Robuxy, czy też nie, bo jeżeli będzie za Robuxy, no to totalna lipa niestety. Ach, ty najgorszy. Och, ty! Jaka tu strzelanina się... To jest kolo.pl! A myślisz, że zajdzie mi od tyłu? O nie, nie, nie. Nie możemy pozwolić, żeby jeden z naszych sponsorów tutaj okazał się lepszy ode mnie. Dobra, dwóch zabitych graczy. Pięknie, no Wild Revolvers to jest naprawdę spoko gierka. Jak tu można by było nawet w sumie na upartego jakiś serwer otworzyć własny. Ciekawe, jak tutaj serwery będą kosztowały. To mnie ciekawi. Trzy gracze zabici, super. Też na dachu nie można za długo przebywać, bo szybko się ludzie zorientują. Czterech. O, i chyba dostałem niestety. Kolo.pl nas tutaj zmiażdżył, kurde, dobry jest ten Kolo.pl. Tak to jest, jak sponsorzy dołączają tutaj, kurde. Zobaczmy, czy zresztą jakiegoś jeszcze nie ma. No, dobra, nie ma, na razie jest tylko jeden. Cowboy tutaj. Cwaniaczek, w ogóle jak fajnie teraz wyglądam. Taki fajny kapelusz. No, zginąłem. No cóż, zdarza się, co nie? Każdemu może się zdarzyć, powiedzmy, malutka śmierć, zginięcie malutkie, więc spokojnie. Z takiej odległości zabić kogoś. W ogóle dziwi mnie, czemu ten tryb jest aż tak dziwnie, przesadnie dobrze zrobiony. Wszystko jest takie płynne, tekstury są idealne, czyli takie powiedzmy low poly, gdzie po prostu wszystko ładnie, przejrzyście wygląda. Więc to jest chyba tryb, który powinien być tutaj zdecydowanie częściej przeze mnie grany. I to jestem pewien, nawet chyba na streamach sobie może coś pogramy, jak tak mi się wydaje tutaj, że całkiem spoko opcja, dobra. Gdzie oni są? Gdzie się podzieli tutaj? Kowboje do zestrzelenia. Zapraszam. Był dźwięk, jakbym ja jednocześnie zabił jego i on mnie. Ale nie mam pewności do tego, więc wiecie. Nie chcę tutaj siać zamętu, ale tak to przynajmniej wyglądało. Dobra. Trafiony. Kolo.pl, kurde, z miliona kilometrów. Jak ja to normalnie chyba dobry jestem. Ale w ogóle ich strasznie tych przeciwników mało jest. Takie odnoszę wrażenie. W ogóle ich nie widać. Dzikie rewolwery. Boom. Okej. Da się zrobić remis. On zginął i ja zginąłem w tym samym czasie. Jakie to jest dobre, jakie to jest genialne. Come on. Dobra, gdzie tu jest kolejny cowboy do zabicia? Dobra, nie ma żadnego tak naprawdę. Dobra, wejdźmy gdzieś wyżej, może tutaj z wysokości też kogoś zobaczymy. Do zestrzelenia, mam nadzieję, że tą rundkę uda nam się również. Co ty tutaj robisz, ziomeczku? Mam nadzieję, że tą rundkę też uda mi się tutaj zwyciężyć, powiedzmy. Chyba jak zabijamy pod rząd, dostajemy też jakieś bonusy, na to wychodzi. Więc jak najbardziej w porządku tutaj. Więc dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zestrzelić paru kowboi. W ogóle mnie wrzuciło do szeryfów, no, po raz drugi, co nie? Więc dość ciekawie, dość ciekawie. Gdzie się podzieli kowboje? Oni muszą być gdzieś tam po drugiej stronie. To jestem pewien w 100%. Albo po prostu tutaj moja drużyna jest tak dobra, że oni sobie nie dają rady. O, okej. Okay. Sześciu graczy pod rząd. Nice. Oni się tu respią w tym domku. Oj, bidulki. Nie są w stanie nic zrobić. Nie są w stanie nic zrobić. Hihi. Nie wiem, jakim cudem trafiłem go. I tego też nie wiem, jakim cudem. O! No i kolo. Kolo nas puntił. W ogóle on ma ten tęczowy pistolet. Halo, jak to? Jak on chyba tutaj z milion lat już spędził w tej grze, na to wychodzi. Dobra, nie możemy się poddać. W ogóle, gdzie tu jest czas? Gdzie tu jest czas? A może tu się gra do jakiejś liczby po prostu zabójstw, na to wychodzi. Bo mamy 34, więc pewnie do 5. A, first to 51 kills. Dobra. Czyli do 51 killi. Aha, okej. Okay. To pierwszy gracz, który zdobędzie 51 killi, tak? To mam rozumieć? Chyba tak. Albo i nie, nie mam pewności tutaj, więc będziemy po prostu strzelać i zobaczymy. 34 do 34. Okej, okay, dobra, czyli łącznie. Czyli łącznie do 51 killi. Dobrze, skoro tak, no to nie mamy wyjścia. Musimy tutaj pokazać skilla.
Premis, okej, dobra. 36 do 38, halo, przegramy to, drużyna, co tu się dzieje? Nie możemy tutaj dopuścić do przegranej, pod żadnym pozorem. Gdzie oni się podzieli? Halo, dzień dobry. Słyszę ich tam, okej. Nie mogą mnie trafić tutaj. No come on! Najgorzej na świecie. Halo, co się schowali za murkiem. Trzeba ich obejść od tyłu, nie ma co. Trzeba od tyłu ich tutaj obejść. Bo inaczej to nie będziemy tutaj w stanie w jakikolwiek sposób ich pokonać. Jak oni tak będą się chować co chwilę. Oj, nie, nie, nie. Tu są strzały. Co tu jest? To oni są tam po drugiej stronie. Dobra, no to idziemy. Zaraz im tu zrobimy plecy. W sumie to od flanki poszedłem trochę. A to kolo najgorszy. Jeszcze trafił mnie w biegu. Nie no, nie wierzę. Zresztą, może ja mam czułość myszki złą, tak szczerze powiedziawszy. No już sensa nie chcę tutaj ruszać. Jest dobrze w miarę. Jest w miarę dobrze. Dobra, jeszcze mamy szansę. 45 do 42. Nie jest źle. Nie jest źle powiedziawszy. Ja mam najwięcej killi z drużyny, co jest w ogóle niezłym wyczynem. U nich kolo, więc ten kolo, kurde, kolo sponsoro jest tutaj, powiedzmy, najlepszy. W ogóle ten jaką ma buźkę. A, bo tutaj w ogóle zauważyłem, że nie ma mojej brody. Czyli minki zostają, ale wszelkiego rodzaju dodatki znikają. Całkiem spoko przemyślane. Tam jest na górze. Dobra, leży. Może jeszcze to wygramy. Może jeszcze to wygramy. 46 do 48. Okej, zdobyli 51. No niestety przegraliśmy. Smutek wielki, ale spokojnie. Zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. I tak jak wam w sumie tutaj obiecałem, puścimy sobie jakąś fajną melodię. Na 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 na. On naprawdę to zagrał. O! Wszyscy się zebrali. To czemu tu gra podwójna muzyka? Tu, 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 tu. Przekorny los został zagrany. Nie mam pojęcia jak... Dobra, settings. Ludzie mówią, że po nocy wstaje dzień. Nie da się tego wyłączyć. No. Dobra, robimy dancing. Nie zdążyłem zatańczyć, ale dobra, przekorny los został puszczony. Wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra, Western Falls, czyli powiedzmy zachodnie... Wodospady? Falls? Może niekoniecznie wodospady. Ale dobra, nieistotne, nieistotne. Walczymy tutaj, tym razem wygramy. Nie mogę się dać tutaj pokonać przez pana Kolo.pl, naszego tutaj sponsora. Jeżeli chcecie w ogóle zostać sponsorem, to zapraszam. Niebieski przycisk, będziecie mogli się tutaj poznęcać nade mną troszeczkę w różnych Robloxowych gierkach. Okej, dzień dobry. I uciekamy. Hehe. Jak ja czekam. O kurde, do widzenia. Smutek. Słyszę w ogóle przekorny los. Nie wiem skąd. Gdzieś tu za ścianą musi być po prostu ten ten lobby, co nie? Poczekalnia. Trafiony, zatopiony. 10 do 1. No i cóż. A bo ich jest tylko 3. Dobra, wszyscy wyszli od kowboi. Boom. Normalnie. Jak my to raz, dwa, trzy wygramy. Zresztą 3 przeciwników. Dobra, 4. No ale to jest i tak za mało, zdecydowanie. Nie ma co ukrywać. My tutaj sobie poradzimy bez większych problemów. Tu jesteśmy. Spoko, dobrzy jesteśmy. A, to już jest martwy ten. Martwy w ogóle ten. No, gracz. Dobrze, a co tu jest w ogóle? Jakaś kopalnia? Mi to wygląda na jakąś jaskinię tajną. Nie, z kolei jakiś ten, budynki, spoko. Ach! Czego trafiłem? Nie, chyba ktoś inny go trafił. Dobra, czekamy na przeciwników, jest 4 na 5. Tym razem, tym razem koleś w naszej drużynie, dobra. To zmienia postać rzeczy całkowicie.
Pięknie, czterech pod rząd. Jak ja tu normalnie dobry w tą gierkę jestem chyba. Dobrze, to więc idziemy sobie dalej. Szukamy tutaj. O. Dark Lord. 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Nas załatwił. No niewiarygodne. Jak tak można być takim mrocznym lordem tutaj? Kurde, mroczny lord nas wykończył. Czajcie to. Och, jak było blisko. Dobra, siema. Siema albo się nie ma. Zostaw go. Headshot. 6 points, what? O kurde, jakim cudem. Rominek. Rominek to brzmi prawie jak kronim. Kronimek. Kronimek to taki mały kronim? Nie, chyba nie. Dobra, coś mi się tu chyba pomyliło. Never mind. Dobra, pięknie, kolejny tutaj gracz załatwiony. O to chodziło, super. Pyk, góra i jesteśmy na samej górze, więc możemy sobie tutaj, powiedzmy, no już jesteśmy na dole, czyli możemy po prostu zginąć. Dobra, 27 kili, więc tak naprawdę dużo nam już tutaj nie zostało. To musi być kronim, no come on, no jestem pewien. Nie, to nie jest. Jakiś kronimek się trafił akurat. Dziwne. Dziwnie się ktoś nazwał prawie jak kronim, co nie myślałem, tutaj nasz sponsor robił. Ole z odległości, 174. Pięknie. Tu są jakieś strzały przez okno taktyczne. Proszę nie strzelać przez okno. O Boże, Kamilos. Kamilos nas zabił. Ja w ogóle tutaj nie używam skoków, nic z tych rzeczy, co nie? Po prostu sobie biegam. I no w sumie mógłbym użyć tych skoków, ale kurczę, ich się tak dziwnie używa. Na przykład tak. I dostajecie, więc widzicie, no lepiej po prostu jest tutaj na spokojnie zacząć walczyć i po prostu poszczelać sobie, tak? Tak jak teraz na przykład. Boże, jaki ten ma dobry cel, ten kronimek. Nieźle idzie, naprawdę, nieźle mu idzie. W ogóle mamy 2000, więc zaraz będę mógł sobie jakiegoś skina jeszcze kupić tutaj. Więc dobra. Ach, trafiony. Dziwnie się rozsypał. Po prostu stał w miejscu, jak gdyby nigdy nic. Boże, Heros nas tutaj. Heros 065 nas zaraz pyka. W ogóle jak on śmiesznie biega. Śmieszny kurde jest troszeczkę, tak sobie biega tutaj. Belkinga. Okej, ale w ogóle fajnie jest zrobione, bo nawet pokazuje nam nawet jak ktoś nas zabije, no to kamera jest na niego, więc kurde. Tutaj chyba jakieś grube skrypty wjechały. Tak coś czuję. Nie mam pojęcia skąd. Ach, ten Dark Lord. Podskoczył cwaniak tutaj, żeby mnie dorwać. No nieźle, nieźle, kurczę, muszę tutaj przyznać, naprawdę niezły jest Dark Lord. Dobrze, dzień dobry. Okej, nikogo tutaj nie widzę. Zaraz to zresztą wygramy. Ostatnie kile. Ostatni kilek, ostatnie dwa. Albo i nie. Jak mnie tutaj podczas skoku to zrobił. No niewiarygodne, jaki to jest dobry ziomek. Naprawdę, dobra, 49. I jeszcze tylko dwa kile i prawdopodobnie to już wygraliśmy. Nie ma szans, żeby z 33 byli w stanie z nami wygrać. Musieliby po prostu nie ginąć już w ogóle. Ani trochę. No i wygraliśmy, pięknie. Your team won. Pierwsze miejsce, mam 18 kili. Więc poszło całkiem nieźle. Odbieramy złotą skrzyneczkę. Więc jest spoko, piąty level wbity. Puśćmy jeszcze przekorny los ładnie tutaj. Chcesz coś zagrać ze mną? Żebyś coś zagrał? Tak! Mamy jeszcze na koniec przekorny los oczywiście, żeby nie było tutaj. No i cóż, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tego trybu, piszcie w komentarze, lajkujcie. I to tyle, trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć!